Witamy serdecznie na blogu Kucharscy Gotują. Dzisiaj do naszego zespołu dołączyła moja żona Magda. Moją mamę Marię już znacie, ja jestem Piotr. Co dzisiaj przygotujemy? Kurczaka. Ja przygotuję do niego pyszny farsz. A ja pyszne pire z dyni. Kurczaka posypujemy solą, sypiemy majerankiem, pieprzem, papryką, kurkumą i lejemy obficie oliwą. Dobra. To jak farsz, Madziu? Jak zrobić? Do farszu potrzebujemy posiekaną wątróbkę, nieugotowaną kaszę jęczmienną oraz rodzynki i posiekaną natkę pietruszki. Okej, okay, a nieugotowaną? Tak, ona, co ona ugotuje nam się w kurczaku. Ze wszystkich soków z kurczaka oraz wątróbki. Z tej wątróbki. O, tak. Ekstra, ale będzie dobra. To co, ja może ci pomogę. Do farszu. Co, trzeba wziąć pod uwagę, że to zwiększa objętość, nie? Tak, kasza napęcznieje. No. To musimy trochę miejsca zostawić w tym kurczaku. Farsz mamy wymieszany, także nakładamy go do kurczaka. Także tak, o, pomóż. Piekarnik, zobacz, Madziu, czy piekarnik rozgrzany? Tak. Dobra. Zwiążecie go? Tak, ty weź go wiąż. Poradzicie sobie? Poradzimy. Na pewno? Może wam tak coś pomóc? Tak krytykujesz. Gdy kurczak się piecze, czas w końcu zabrać się za pire z dyni. Dziewczyny mi pomogą i przygotują wodę. Do garnka musi trafić woda, sól, pieprz i listki tymianku, które dadzą nam bardzo fajny smak, a ja biorę się za krojenie dyni. Wreszcie się może wykazać. I użyć swojego ulubionego noża. Wybieramy w ten sposób. Chcę przygotować tego trochę dużo, bo zawsze taki pire cieszy się dużym powodzeniem. Co jest najważniejsze? Ja pokażę już od razu, żeby pokroić na takie stabilne cząstki i dzięki temu możemy właśnie odkroić twardą skórę. Dynia ma zawsze bardzo twardą skórę i obieraczką do warzyw nie jesteśmy w stanie tego zrobić i to jest najłatwiejszy sposób, żeby ją obrać. Trochę bałaganu się przy tym robi. Ja lubiłem zawsze mieć układ z ludźmi, z którymi mieszkałem, że ja gotuję, a oni sprzątają, nie? Także to jest dobry układ. Układ nie działa już w małżeństwie. No cóż, to układ, w małżeństwie inne układy działają. I to się gotujemy jak ziemniaki. Sprawdzamy do miękkości po prostu. Ładnego koloru nabrała, nie? Może. Tak. Teraz tak. Potrzebujemy taki sprzęt i zaczynamy ugniatać. A wy dajcie tutaj dodatki. Jogurt grecki. Może trochę masła. Tak jest. Masło to na wszystko tak pięknie połączy. No i masło, lubię masło do pire, doda takiej kremowości. Więcej? No 3-4 łyżki. No, dobra. Daj go tutaj. O, ja go rozetnę. Zobaczymy, o, ale ten farsz wygląda smakowicie. Co, próbujemy farsz, czy ta kasza się upiekła? Ja od razu pierwszy. Ale dobry. Super, mam rodzynkę. Wątróbkowy, nie? Taki mocno. On no będzie tak, świetnie. Dużo wątróbki. On będzie świetnie pasował do tego pire. Zabierajmy się już za tego kurczaka, bo ja jestem głodny. Ja też. Skrzydełko czy nóżka? Nóżka. Skrzydełko. Proszę bardzo. Ten przepis oraz wiele innych znajdziecie Państwo na stronie klubmarkicarrefour.pl, na której znajduje się nasz blog Rodzinne Inspiracje Kucharscy Gotują, na którym wiele innych ciekawych przepisów, porady oraz nasze pikantne, rodzinne historie. To co? Nóżka. Ja rękami.